Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie w Miejskim Domu Kultury w Blachowni. Dzisiejsze warsztaty będą już takie świąteczne, bożonarodzeniowe, ponieważ święta tuż, tuż. Wykonamy dzisiaj na zajęciach taki oto stroik, świecznik, który myślę, że bardzo ładnie będzie się prezentował na wigilijnym stole. Do wykonania naszej pracy będziemy potrzebowali makaron, takie rureczki, 24 sztuki takiego makaronu. Do tego makaron w innej formie, a mianowicie muszelek. Będzie potrzebna również świeczka. Kolor dowolny, ale wydaje mi się, że w takim połączeniu zieleń, srebro, srebrna świeczka, ewentualnie zielona, będzie się prezentowała dość ładnie. Będzie potrzebna również kawałki jakiegoś takiego ozdobnego papieru, ewentualnie wstążki, którą będziemy oklejać naszą świeczkę dookoła. Możemy do zdobienia użyć również różnego rodzaju dodatków typu na przykład gwiazdki. Ja tutaj kilka takich mam. I szpilki również w pasującym odcieniu. U mnie to są szpilki zielone. Będziemy sobie wkuwać takie oto gwiazdeczki, żeby ją ozdobić i wyglądała jeszcze piękniej. I srebrny lakier, srebrny spray, którym będziemy traktować nasz makaron. Tak, żeby nabrał takiego ładnego, błyszczącego, srebrnego koloru. Będziemy potrzebowali również kleju na gorąco i kleju do tworzyw sztucznych, którym przykleimy sobie tutaj tą wstążkę. Nie możemy użyć kleju na gorąco, ponieważ świeczka by nam się stopiła, dlatego najlepiej nada się klej, ewentualnie można też szpilkami tą wstążkę bądź ozdobny papier przyczepić do naszej świeczki. Zapraszam Was do wykonania stroika świątecznego. Wykonanie naszego świątecznego stroika rozpoczynamy od przygotowania jego podstawy. Na podstawę stroika, świecznika, potrzebujemy makaronu rureczek, tak jak wcześniej Wam demonstrowałam. I teraz z tego makaronu musimy sobie utworzyć taką oto gwiazdkę. Ona się tu już trochę rozpadła, ale za chwilę utworzymy nową, piękną gwiazdę. Możemy się zabrać do pracy. Sklejamy klejem na gorąco poszczególne elementy i makaroniki. Sklejając najpierw je ze sobą, a potem będziemy doklejać do całości gwiazdki. Najpierw tworzymy takie cztery strzałki makaronowe. I jeszcze jedna. Kiedy wyschną na tyle, żeby nam się nie rozwalały, możemy połączyć je ze sobą. Wtedy mamy już pierwsze odnogi naszej gwiazdy. W tym czasie, zanim to wszystko nam ładnie wyschnie, możemy sobie tworzyć kolejne, ponieważ ta strzałka, w jej środek będzie wchodziła kolejna strzałka wykonana również z tych rurek makaronowych. Tworzymy następny element, pozwalając tym poprzednim wyschnąć. Wiadomo, że każde rureczki mają różną długość, ale nie musimy się tym przejmować. Efekt i tak będzie, myślę, zadowalający. Dwa. Trzy. I ostatnia, czwarta. Jeśli przy sklejaniu tych elementów ze sobą one nam się rozpadną, za chwilę zobaczymy, jak się będzie ten materiał zachowywać. Zawsze możemy tego kleju na gorąco jeszcze dołożyć, żeby wzmocnić naszą konstrukcję. Teraz sklejamy ze sobą te przygotowane wcześniej strzałki. Tworząc gwiazdę. Musimy pilnować, żeby nie przykleiło nam się to do podłoża, dlatego możemy poruszać tym co chwilę.
I wklejamy teraz w środek te. Ok, nasza gwiazda prezentuje się tak, lekko przywiera, ale będę starała się tutaj co jakiś czas przesuwać. I teraz musimy utworzyć taki krzyż z pozostałych rureczek. Również sklejamy je ze sobą, tak jak poprzednio. I ostatnie dwie. Teraz będziemy je przyklejać w taki oto sposób. Wysmarujemy spód i naklejamy. Kolejne, smarujemy spód. W ten sposób mamy już przygotowaną podstawę naszego świecznika. Teraz możemy poczekać, aż całość wyschnie. W międzyczasie naszykować sobie muszelki, ponieważ teraz całość będziemy traktować srebrnym sprayem. Najlepiej jest sobie zabezpieczyć podłoże tak, żeby wszystko dookoła nie było srebrne. Albo w takim kolorze, jakim planujemy to barwić. I malujemy. Zaczynamy od naszej gwiazdki. Staramy się, żeby wszystkie krawędzie były zamalowane i nigdzie nie było, ja się odsunę, żeby nie była też srebrna. I malujemy również nasze muszelki, tak żeby nam nie pozlatywały z podstawki. Biorą fajnego metalicznego koloru. Myślę, że całość jest już pomalowana. Teraz Was zaproszę na chwilę przerwy, ponieważ muszę poczekać, żeby to wszystko ładnie wyschnęło. Jestem z powrotem. W tym momencie mój lakier naniesiony na makaron jest już zupełnie suchy. Tak samo muszelki malowane na srebro też bardzo ładnie wyschnęły, także możemy przystępować do dalszego etapu pracy. Odkładamy sobie na bok te nasze przygotowane makarony i zajmiemy się teraz zdobieniem świeczki. Tak jak mówiłam, można ją zdobić albo jakąś wstążką ozdobną tasiemką, albo tak jak u mnie, to jest taki rodzaj papieru brokatowego i pocięty jest ten papier w takie paski. Żeby nie używać kleju na gorąco, który mógłby nam tutaj stopić świeczkę, możemy sobie przymocować ten ozdobny papier za pomocą szpilek i przygotowanych, tak jak w moim przypadku, tutaj na przykład takich złotych gwiazdek. W miejscu łączenia się tutaj i nachodzenia na siebie papieru przykładam taką gwiazdkę i przekłuwam ją szpilką. I w tym momencie mam już pierwszą ozdobną gwiazdkę.
W miejscu, gdzie kończy mi się papier, mogę przyczepić taką drugą gwiazdkę. Mam już dwie gwiazdki. Przyczepię sobie tutaj jeszcze trzecią. Musimy pamiętać o tym, że to jest świeczka typowo ozdobna, także jeżeli będziemy ją odpalać, to pamiętajmy, żeby ona się paliła tylko do tego momentu, ponieważ spaliłby nam się tutaj ten papier albo wstążka, w zależności od tego, czym zdobiliście. Ok, moja świeczka już jest zdobiona w taki sposób. Przyczepię tutaj jeszcze drugi zielony pasek. Może zrobimy to tak, żeby te gwiazdki się ze sobą mijały. O, mam jeszcze taką śnieżynkę na przykład złotą i tą śnieżynkę też mogę przyczepić szpilką. Tutaj druga śnieżynka. I damy tutaj trzecią. Mogą to być również kolorowe cekiny, w zależności od tego, co macie albo co Wam się bardziej podoba. Ok, świeczka prezentuje się w taki sposób. Kiedy mamy już ją oklejoną, przymocujemy jeszcze tutaj takie ozdobne muszelki, te nasze makaronowe, i to już robimy za pomocą kleju na gorąco, ale musimy to robić na tyle ostrożnie, żeby nie stopić naszej świeczki. Dlatego smarujemy nie świeczkę, a muszelki, oczywiście uważając, żeby się nie oparzyć. Jest jedna muszelka. I tu przyczepimy drugą. Po drugiej stronie przyklejamy dwie kolejne. Wcześniej zapomniałam Wam o tym powiedzieć, ale wśród tych dodatków do zdobienia można przyczepić też takie bombki. U mnie akurat zielone. Wiadomo, kolor dowolny. I tutaj po dwie również. Zamiast muszelek możemy również użyć na przykład takiego makaronu w kształcie wstążek. On też pomalowany na srebrno, da bardzo fajny efekt. I ostatnie dwie. Ok, muszelki mamy przyklejone. Kolejny etap to osadzenie naszej świeczki na podstawce i też tutaj smarujemy klejem środek naszej podstawki na tyle obficie, żeby ta świeczka się ładnie przykleiła i nam nie odpadła. Mocujemy świeczkę, czekamy chwilę, aż wyschnie i w tych miejscach, gdzie mamy przerwy, nie wiem, czy to jest widać, oj, poczekamy chwilę, bo się jeszcze nie przykleiło. Nie wiem, może delikatnie zsunę. W tym miejscu, gdzie są przerwy między rurkami makaronowymi, możemy sobie wkleić bombkę. Mamy również cztery bombki. Wciskamy klej tutaj w tą przestrzeń i wkładamy bombkę. Po przeciwnej stronie wklejamy taką samą bombkę. W moim przypadku akurat brokatową. I po dwóch stronach bombki, takie błyszczące, gładkie. Czekamy, aż nasza świeczka wyschnie. Staramy się jej w tym momencie już nie ruszać, żeby klej fajnie nam wszystko złapał. Ja jej teraz nie będę podnosić, żeby Wam pokazywać, ale mam nadzieję, że wszystko ładnie widać. Za chwilę wykonam kilka zdjęć, żebyście mogli dokładnie zobaczyć, jak to wygląda. Zapraszam do wykonania takiej świątecznej ozdoby. Myślę, że bardzo ładnie będzie wyglądała na świątecznym stole. Dziękuję.